Siema, po rozgrzeweczce działam coś sobie tutaj na dosyć już klasycznym stole z ławkami. Jest mała niespodzianka na dziś, w sumie dwie. Pierwsza to jest taka, że buty będę musiał zmienić, bo Asicsy są już w opłakanym stanie, jak widać. Na skarpetkach mam plastry, żeby dziury mi się nie robiły. A druga kozacka rzecz to jest coś, o czym już kiedyś mówiłem. GoPro Maxik. Ciekawe się prezentuje. Potestujemy, podziałamy i zaczynamy coś tu na luźno. Opcja jest pyknąć, czekajcie, tam gdzieś ze stołu, pyk na to, gapa, trochę sketchy, śliskie jest to cholernie, ten lądowanie, no spróbuję najwyżej, nie będę spikować. Kolejny jakiś luźny spocik na studzieńce. Podziałam sobie luźno. A później pojadę na stoły i zrobimy właśnie ten test GoPro Max. W sensie ja już się sam testowałem, ale wiecie, dzisiaj razem zrobimy teścik GoPro Maxa. Zawsze się boję o takie typowe nagrywki na ślepo, że gdzieś mnie utnie, ale tu fajny kadr był. Zaraz teścik Maxa. Więc pierwsze co spróbuję zrobić, to jakby powa nagrać Maxem. Jeszcze tego nie robiłem, zobaczymy jak to wyjdzie. Lecimy. Dobra, leci jakiś spontan, pow na Maxie, zobaczymy. Tam się nagrywa jakby timelapse, ten taki 360. W tym czasie ja tu coś będę z wami jakby z dziewiątką działał dookoła. No i zobaczymy jak to wyjdzie.
Czy to można w ogóle nazwać najostrzejszym murkiem w Bieruniu? Moim zdaniem tak. O, całe łapy poharatane. Ola. Ludziom na kościele się nie podobało, że skaczę, więc się przeniosłem na ławki. Kolejny ciekawy spocik, taka rura. W sumie tu są murki też, drzewo. Tu jest fajny spad do salt. I jakby pojechać dalej, tam dalej, to jeszcze są dwa takie miejsca. I może dzisiaj odwiedzę, nie wiem, tam jest trochę mniej do działań, ale tu coś pokminię. Jeszcze szybki climb up check i lecę na Musinkę. Tak sobie, ale jakoś jest. Trzeba katować te wbitki, bo to jest jednak naprawdę ważne. Już od około 2 miesięcy właśnie katuję te wbitki. No jakiś progres jest. Na jednej ściance lepiej, na tej co jest bardziej śliska widać tą słabość w rękach, ale trzeba działać. Lecę na Musinkę. Bardzo przyjemne. Dalej. Siema. Dzisiaj coś tutaj działam na luzie po tychach. Czy się nie na luzie, tylko się rozgrzewam na tepsie. Tyk. Jestem po rozgrzewce właściwie. No i jakieś pierwsze skoki latami. Oglądajcie. Jest super ciepło, z 30 parę stopni. Świeżo coś rozgrzałem, cały jestem spocony. O, jest pompa.
Ulala. Ulala. Ale farcik. Wszystko jest ze mną chyba git. Delikatnie sobie tu piszczę robiłem, ale... Więc ogólnie GoPro od słońca się już chyba wyłączył, bo jest tak gorąco, 38 stopni. Co zrobiłem źle, to co mówiłem, w to włożyłem nogę. Zamiast tu, przez co się wyjebałem. Zdarza się. Przelewiaczka z małym uniedogodnieniem się udała. Idę sobie badać daszek. Tam chyba są jakieś mieszkania, więc mam nadzieję, że nikt mnie nie wygoni w trimiga. Obadam se i lecę gdzieś dalej. O, fuck. 60 stopni to ma, ta blacha. Nie włażę tam, kurde. Tu na rureczkach coś jeszcze na siłę podziałam w tym słońcu. Się zwijam. Kolejny jakiś spocik tutaj na Nasypowej w Kato. Całkiem spoko. Coś tu podziałam. Jumpik, Kato. Niestety po remontach trochę nam tu rozebrali murków. No, coś tu jest niby, nie? Jakieś murki. Ale przedtem uważam było lepiej. Mimo, że te murki były śliskie, ale no było ciekawiej tu o wiele. Takie życie. Mam pomysł. Jak już to skończą, to te ASICsy, które są już rozjebane, po prostu gdzieś tu powieszę na dachu albo coś, tak wiecie. To się ze starymi parkurowymi butami robi. Nie wiem, czy tak się robi, ale powiedzmy, że tak się robi. Myślę, że dziś już kończę. Poskakane jest o 12:10. Zwijam się na chatę. No i siema.